Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii wraca do nas po latach. Bardzo się cieszę. W osobie znanego już i ulubionego Austriacki. A, nie, nie. Austriacka Paweł Szkoła Larek, Ekonomii. Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Panie pośle, ja bym się chciał odnieść, wrócić do pytania internauty, ponieważ nie w pełni pan na nie odpowiedział. Półtora roku temu głosował pan właśnie za podatkiem bankowym, który doprowadził po pierwsze do tego, że Polacy otrzymują mniej. Za y, z odsetek za z lokaty, które y, posiadają. Muszą płacić więcej za y, składki ubezpieczeniowe, muszą płacić więcej za kredyty, które biorą na rozwój swoich firm. Po prostu coraz częściej opłaca się ze swoimi oszczędnościami wyjechać za granicę. Dlaczego głosował Pan za ustawą, która blokuje budowę polskiego kapitału? No to polskiego kapitału, mówi Pan. No ja chciałbym przypomnieć, jakie są fakty. Ba banki, nawet te zagraniczne, około 40% swoich zysków reinwestowały w Polsce. W swoje banki, proszę pana. W swoje banki, nie w Polsce. Natomiast, proszę państwa, nie niewypaczalnym e, błędem, Niewypaczalny, bo ja tego nie wybaczę w ogóle Platformie Obywatelskiej, że oddała bankowość polską za cenę nawet 6-7 mniejszą niż aktywa w bankach. I oddali w ręce zachodnie w zasadzie polską bankowość w zakresie 60%. To, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj mówi repolonizacja, ja bym to inaczej zrobił. Oni to inaczej zrobili. Dużo bardziej zapłacili za to wszystko. Natomiast, proszę pana, Kukiz 15 cały czas twierdzi, że najlepszym rozwiązaniem podatkowym dla wszystkich podmiotów jest jednoprocentowy podatek przychodowy. W tym i dla banków panu powiedzieć, że nie ma takiego miejsca w Europie, gdzie banki by więcej zarabiały niż w Polsce. Więc to Eldorado, proszę pana, e, e, które, że, które Platforma Obywatelska zbudowała dla, e, dla bankowości zachodniej w Polsce, e, no, musi być jakoś opodatkowane. Czy, pa, a wy, czy pan wie w ogóle, jak efektywność prace, płacenia podatku CIT jest przez banki? No po polskie, raczej banki należały w ostatnich latach do czołówki płatników Yy, największych płatników podatku CIT pan jako przedsiębiorca sumarycznie tak niech pan obroty do tego dołoży jeżeli banki 60% obrotu gotówkowego w Polsce mają, to i duża suma jest. Natomiast efektywnie sięgało to 7%, a dzisiaj liczymy, że nawet korporacje, różne korporacje zachodnie, efektywność podatku CIT 19 tutaj dołożę, są na wysokości 1%. To jest po prostu no, takie trochę naigrywanie się z nas. Ja myślę, że to jest takie płacenie podatku, no bo trzeba. No. Ale można go w ogóle nie płacić. Młodzi Dlatego demokraci. ten podatek jest najdroższy, najmniej efektywny, najdroższy w otrzymaniu, to co powiedziałem, i jest absolutnie do likwidacji.